kuriozalnie tłumaczył się policjantom i służbom celno-skarbowym posiadacz całkiem sporego zapasu papierosów zgromadzonego w mieszkaniu i garażu. Papierosy nie miały polskich znaków akcyzy, a według wyjaśnień złożonych przez właściciela stanowiły zabezpieczenie własnych potrzeb. Rzecz tym, że tytoniowa kontrabanda znajdowała się w mieszkaniu niepalącego małżeństwa. Funkcjonariusze policji i urzędu celno-skarbowego w Suwałkach podczas rewizji u 51-letniego mieszkańca Suwak znalazła ponad 1000 paczek papierosów. Policja przeszukała lokal i garaż podejrzanego, gdzie natknęli się na nielegalne znalezisko. Towar z racji hurtowej ilości raczej trudno było ukryć. Jeszcze trudniej było wytłumaczyć się z jego posiadania. 51-latek próbował wmówić policjantom, że wyroby tytoniowe nabył na własne potrzeby. Zeznania te potwierdziła jego żona. Funkcjonariusze nie dali wiary tłumaczeniom i skierowali sprawę do sądu. Wartość uszczupleń z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego i cła szacuje się na ponad 24 tysiące złotych.